Witamy 10 czerwca 2023, sobota, godzina 6:36 rano i mamy nadzieję, że dzisiejsza rajza się odbędzie. Na razie jadymy na banku ze Czarnolesia i mamy nadzieję, że cud pojedzie, bo chyba coś jest zmienione. Dobrze, że patrz. Jakimś cudem z Czarnolesia my się znaszli w Goleszowie. Jademy cugiem na Cieszyn i z Cieszyna na Zebrzdowice. Tu jeszcze stary budynek. Banhof niestety zaniedbany. No to dotarliśmy trzema cugami do Zebrzdowic. I cichymy. Zebrzydowice. Jademy do Jastrzębia Zdrój pod tamtejszą galerię handlową. Tam się może zacząć rajza z Franciszkiem Brzozą, znanym śląskim rowerowym youtuberem z kanału Na Kole po Śląsku. Taki kunsztek tu nie trzeba. Jastrzębie Cisówka. Żelazny szlak rowerowy. Mirosława nie będzie, bo Mirosław jest w Bogatyni. Tak, Mirosław jest. Jedzie wzdłuż trasy Nysa-Odra. Też ponoć fajny szlak jest. Podobno, no. Ale po niemieckiej stronie. No. No ale ta też niczego sobie tutaj nie. Szlaków rowerowych w Czechach jest gęsto. Ale zauważ też, że Czechy to jest dużo mniejszy kraj od nas. No i w większości góry, no. Lodów nie sprzedawają. Ruptawa. Tu była Ruptawa, tu jest pump truck. No i już pomału dojeżdżamy, bo tam już to widać chyba. Tam chyba jest to osiedle Arki Bożka, nie? To muszę pokazać, że na parkingu podziemnym wygląda choby ten Gemini Park w Bielsku. Albo Sarni Stok. No. A mnie się zdarzy, że to tam będzie, od Cieszyński, to jest tamta strona, tam my przyjechali.
No. Trzeba wrócić. Rowerowo narciarski świat. Dokładnie tak. Cześć, witam. Ale mi miło. Mariola. Janek. A ja jestem Robert. Dojechaliby tu. Fajnie, kurde. Trzema cugami. A trzema cugami. A rower te na auto trzeba było dać. No nie ma, niestety. Do Zebrzydowic pociągiem, a potem Zebrzydowic. Jeszcze mogli poczekać Zebrzydowica. No, w sumie ja. Tylko zacząć i potem zajść do Zebrzydowic. Ja tylko Państwa przywitam jako Galeria Strun. Jak również poproszę, żeby Państwo przestrzegali zasobów drogowego na trasie. Fajnie by było, jakby Państwo mieli kaski. Proszę na sobie uważać, proszę się pilnować. Trasa zajmie około 5 godzin, czy 47 km, niecałe 47 km. No i o szczegółach opowiem. Szczegóły są takie, że jedyne pierwsze tutaj kawałek, to są 200 metrów taką ruchliwą drogą. I to jest taki najgorszy odcinek. Potem wjeżdżamy do, na tereny lasu Kendra. Powiem szczerze, to jest mój dziewiczy kurs, tamta strona. Także możemy się wszystkiego spodziewać. Myślę, że wilków, niedźwiedzi nie ma. Zająca. I po tym jadymy w kierunku Pielgrzymowic. Kawałek pojadymy takim szlakiem więźniów oświęcimskich. Po tym na trakt Rajzensteinów. Nigdy nie wiem. Trudna nazwa. Jak się to wymawia, w każdym razie taki lud, pojadymy do ich pałacu w Pielgrzymowicach. Do tego pałacu niestety nie da się wejść, bo pan, który się tym opiekuje, nie ma zgody na to, żeby wpuszczać tam ludzi, bo to jest prywatne. Właściciel zmarł i nie wiadomo dokładnie, kto teraz tym rządzi. Potem jadymy na Mojszczok, z Mojszczoka jadymy na Dakolk. Zeszłego razu pan chyba był ostatnio, nie? No to kawałek się tej trasy pokryje od Mojszczoka aż do Dakolu. Potem jadymy już żelaznym szlakiem po Polsce przez Skrybeńsko do Gołkowic, do Winnicy. Tam mamy zamówiono degustacja wina i stamtąd jadymy zaś na żelazny szlak już ten właściwy. A po drodze jeszcze tam coś zjemy, bo galeria znowu nam wyjdła z jedzeni, a że nas jest mniej niż 30, ale powiem, 30, to będziemy mogli prawdopodobnie po dwie porcje zjeść. Także ten, a jak nie będzie, bo w Dakolu nie dostaniemy jeść, bo jest dzisiaj wesele. Ale jakby coś, to jak nie zjemy, to przepijemy. O. Pojadamy do Winnicy. Zapija oczywiście, żartuję. Ja bym jeszcze tylko Państwa prosiła, że w razie, gdyby się cokolwiek stało, jakiekolwiek usterki, żeby Pan już będzie mógł zgłaszać, żeby tutaj się nic nie stało. No my też nie mamy tutaj jakiegoś większego supportu, więc... To dzisiaj jadymy legalnie, bo nas nie ma więcej niż 15, także możemy jechać legalnie. Nikt się nas nie będzie czepił, nawet zgodnie z przepisami. Ostatnio musieliśmy przez te główne jakieś tam drogi na dwie grupy się dzielić. No i zabezpieczamy. Ja mam bardzo gorąco prośbę, bo tam właśnie na górze rzece na Cieszyński będziemy przejeżdżać w kierunku cmentarza komunalnego. Tam jest, to jest chyba najgorszy przejazd tutaj w całym tym i potem pojadymy zaś przez ta sama droga, będziemy zaś przejeżdżać, ale to będziemy potem wodać, nie? I teraz tak, ja pojadę pierwszy. A jeszcze bym Państwu coś o zdjęcie. Ja? Jak najbardziej. To się dumy. Thank you.
jademy z Hanesem na kole, Hanesy i Gorolek. Las Kendra w Jastrzębiu. Było się tu, ale nie w tym miejscu. Podziwiaj się, my tyle kilometrów przejechali, żeby my do lasu jechać, a koło lasu mieszkamy. Tak pokazuje teraz tam. Mamy tutaj taki enduro. Pan jest na kule, nas tutaj kludzi. Taki fajne bicze tutaj są. Przeleciałam przez taki ruch. Uderzyłam głową w skarpę. Skończyło się na skręconych kręgach się inny. Ten rower jest plechowy. Ale teraz... Księdza też poczuwował. No, księdza też. Poróża. Ale to była jego wina. No jego wina, no ale... Tam jest bodajże ten szyb w Bziu, nie? Ja. Thank you.
mi od razu lekarz powiedział, miała pani kras? To już jest dzielnica Jastrzębia Bzie. Szlak R4. Lewo, tak tym. Te tablice też już takie wyblaknięte. R4 bardziej widać niż te traktowe. R4 to jest proste, a tu nie blask. R4 zajechany. To Albert. Tam jest na kole 5. Oto wydał tu my teraz na żywo w dwóch kanałach. Stawy w Kielbimowicach. Piękne stawy. O! O! I tu tam na kanale! Dokładnie tak. Jak to nie wie, to jest granica prusko-austriacko. Tu były Prusy, Zebrzydowice już były w Austrii. Auto! Thank you.
BG Nauki, są mnie we Brzydowicach przy stawie Młyńczy. Aby się człowiek wykąpił. Ja. No wiesz, sprawdzać bych nie chciał. Nie? No. Kurde, jeszcze słońce, no nie. I teraz mamy już ostatnie metry na terenie Rzeczpospolitej Polski. No. Ale to dalej jest Śląsk. Nie, tak, zaczynamy się, dobra. Jest, jeszcze ten. Aha! Przygotuj sprzęt i jadę. Ja już nagrywam. Sztuczny podział. No to dobra, bo pan chce tam wszystkim dojść. Panie Franku, to my się musimy tylko zjeść robić. Ja już tu mam tyle dni. Ja. W każdym razie wjeżdżamy na terytorium Czeskiej Republiki. Kiedyś nie do pomyślenia, żeby to tak przyjść. No. Jeszcze. Kiedy to było? W 2007 roku? Strefa Schengen. Dokładnie. Tu jest dom w Czechach, tu jest szkoła polska. A tu była granica, tak jak kilki są. I tu przez tym handlowali. To było zaorane, tu była puszczona linka i po tej lince szmugel szło. A teraz nie trzeba szmuglować. Ale to jest... Czeska Republika zdjęci. To jest sztuczny podział, bo to w Paryżu Rada Ambasadorów zdecydowała. Naszych się w ogóle nie pytali. Ja wiem, bo to tu było Polski. No. I pierwsze metry w Czeskiej Republice, ale to jest dalej Śląsk. Mamy tutaj drewniany kościół w Dolni Marklowicach. W remoncie. Czechy pracują. A przed nami trochę nieciekawy widok na niebie. Wokół tych się zamroczyło. Zameczek w Petrowicach. Chcecie coś do picia w to? Tylko picie płacicie do swojego. Ja nie wiem, jak tam wchodzi. Kofula. Nie, lubię. Co ty myślisz? Makaron carbonara. O właśnie. Co? Spaghetti. A, no carbonara. Lubię, to jest makaron. I po deszczu, i po obiedzie. Zameczek Petrowice. A to ci wyschnie. Ja tu już kiedyś był, ale nigdy tu nie jest.
tej trefiny. Chodź. Czyn. No, a to już tak. Staszek, No, teraz jakieś tam okrzyki. Jezu, grupa. Wadowica. No i teraz będziemy skręcać w prawo na Gołkowice. Są my jeszcze na terenie Czeskiej Republiki, także w miejscowości Zawada. Tam Hamiec na dole filmuje. I mamy granica Czechy-Polska. Zaro, ta pierwsza noga tu, po prawej stronie, tak, jak jest to skręcane. I są my zaś w Polsce. Co? Teraz będzie troszkę pod górkę. No. Jest staro granica pruska-austriacka. Tak, tu była też granica pruska-austriacka. Tak. Tu jest jeszcze pomnik Związku, nie? A to są czasy socjalistyczne. O. A jeśli chodzi o Gołkowice, to jest dawne przejście graniczne. A z Gołkowic pochodzi słynny aktor, który się nazywał Marian Dziędziel. Marian Dziędziel z Gołkowic, a Zgodowa Franciszek Pieczka, niestety już nie żyjący. Opowiem o tym miejscu, bo tu my są na rozdrożu szlaku żelaznego, bo tu jest tak, to jest żelazny szlak alternatywa, tu jest żelazny szlak główny, a to jest kapliczka Jana III Sobieskiego na upamiętnienie tego, jak szedł spod Wiednia, i to nie jest legenda, to jest prawda, to całe tu na tych polach od kościoła, a tam pod las, te wojska tu przez parę dni odpoczywały. Mieli tu dobrze, bo mieli tu dużo jedzenia, mieli tu dużo picia. Winiarni jeszcze nie było, ale skąd alkohol mieli, tego nie wiem. W każdym razie pora dni tu obozowali. W ogóle ta ulica się nazywa ulica Sobieskiego teraz. Nie? A do wina mówię... To my nie wiedzieli. Jadziem? A teraz nas Brunek będzie kierował. Po zapachu. Tu już tu właśnie na ten pyn. Tu trzeba o to wszystko trzeba obrywać, iść. I zostawia się jeden pyn? Jeden pyn. Tak to trzeba przywiązywać, aż urośnie taki jak tam. To jest znaczy już krzew trzyletni i on już ma owoce po trzecim roku. Tak jak ten tu. Tu się zostawia cztery, na każdym po dwie. Tu trzeba to cały czas obrywać, tu wkładać w to. No i tak to musi być. Najlepiej w pierwszym roku zostawiać po jednym grunie, to jeszcze nie jest gruno, to jest kwiatostan. To musi zakwić i dopiero tu się robi całe te gruno na tym.
to jak winogrono zaczyna, tu są już rozbite kwiaty i z tego... Kto ma kiedy się zrobi? Za tydzień. Za tydzień już będzie... No, to szybko, no. Jak już to kwitnie, jak to się już zapili, to to już idzie bardzo szybko. Za dwa miesiące to już będzie do zbierać. No, no to szybko, to Na Gorzyce to tu widać racibusz fajnie. Uuu! Bo tu jest taka dolina tej Odrej Olzy później, bo to tam... I tutaj nie ma nic na dole. Nic tutaj, tylko jakby lasy. No chcieli to śmieciami zasypać. No chcieli tu robić wysypisko śmieci. Tak? Ale się ludzie sztrabli i... Tam jest fajne, piękne osiedle, domków jednorodzinnych. To jest pierwsza część tej piaskowni, tu jest druga część tej piaskowni. Uważają, że to nie ma nic wspólnego i tych ludzi tam chcieli tymi śmieciami zasypać, bo sprzedali prywatnemu właścicielowi. No. Nie wiem, to podobno. Ja się to właśnie. Tu no. Nie trzeba nic zalewać, bo to jest zasypane, bo tu była woda i nawet są takie jeziorka. No taki stawiki, no bo tu nielegalnie wybierali pioch. Tu jest minero stanowiska, które jest otwarte na wszystkie choroby, tu jest szczepienie. Tu jest szczepienie tego właściwego szczepu winorośli, nie? I tu jest tu odporny na choroby, jest odpowiedni korzeń. Takich rzeczy w marketach takich ogrodniczych nie ma, bo sprzedują taki kawałek patyka wsadzonego do ziemi i drogi pieniądze za to. No to tu jest we wodzie, bo to widz w poniedziałek będzie wszystko sadzone, nie? To musi puścić. I do doniczek, bo to się już nie sprzedało. A do kiedy idzie sadzić ten taki? Dopóki to jest, sadzi idzie zawsze. Dopóki ona żyje, nie jak ona już tego doniczki, to idzie sadzić. Ale klimat się robi, nie? Fajnie. Wino przerobuje się albo w szkle, albo w drzewie, albo w metalu. Ja przerobuję wszystkim, to są stare takie dymiony, tak jak gorzlacze na wino, takie już przedwojenne, taki się nie produkuje. Beczki dębowe, też się ich robi z niezbędnym, bo w Polsce robią znowu z naszych dębów, ta beczka nie może być z naszego dębu. Nasze dęby nie mają składu drzewa do przechowywania wina. Nasze dęby są, się nadają beczki na kapustę, ale nie na wino. Muszą być dęby albo francuskie, albo amerykańskie. Skład tej celulozy i tych wszystkich garników, które jest w tym drzewie, dopiero smak tego winu. Taka beczka, beczka jest wyczyszczona w środku, bo one są tam wypalane. Cena to jest około 2500. Używane. Nowe beczki powyżej 4000 do 5000. Musi to iść do ceny tego wina, no bo ja nie będę dopłacał do interesu. Zbiorniki niezbędne mają takie, jakby powiedzieć, rzeka pływające, które są takie oponą roweru. Tu jest taka opona roweru i tu jest pompka do roweru. Pokazuję ci chwili. Ile się tego wina z tej beczki, z tego zbiornika weźmie, wypuszcza się powietrze z tej opony, te biegło spada na powierzchnię tego wina i pompuje się powietrze i znowu jest pełne. Czyli ile, zawsze musi być pełne. Wina nie można dostawać w taki sposób, tak jak tu. No to my tu dzisiaj rozlewali, ale jak pojedziecie, to trzeba rozlać, bo te wino do rozlewania, nie można tak tego zostawić. Po tygodniu winę zepsute, utlenione do wyrzucenia. Czyli nie można sobie tak przyjść, nalać i zostawić. Zawsze musi być przeszczelne. Czyli będzie sobie... To pachnie, czy to... Ale to prawda, że trzeba korek wulać. Tak się otwiera.
roku. Można sprawdzić, czy nie masz kleśni tam, gdzie kleja. Jak jest kleś na korku, to jest problem. No ładnie, tak nie wyglądam trochę, nie? To jest wino wyprawne, jest to ten Solaris, który teraz tak... A wyprawne, tu jest jeszcze troszkę cukru resztkowego, ale to jest jeszcze zaliczane do win wytrawnych. Ale w zapachu nie wyczuwa się słodycz taką, jak wermut, coś podobnego, nie? Tu jest troszkę dodane muskatu i wina muskatowego, muskarisa, ale to jest tak malutko, żeby tylko do smaku było. No i to jest wino jeszcze wytrawne. Wino nie może być kwaśne, musi być ten cukier, który tam zostanie, to musi być. Nie piłem, ale mam degustkę, bo tak spaluję się. Ale to wytrawne, ja nie mogę na przykład. Lekarze mówią tak, dzieci muszą kosztować wino. Które? Degustacja wina w winnicy, ale degustacji nie pokazujemy. U nas w czasie rajzów alkoholu się nie pije. Gdzie się tu rajzowały cugi? To sobota po deszczu. A są my po degustacji wina w winnicy. Gynał zielony most na żelaznym szlaku rowerowym. Dawniej most kolejowy. Ja pamiętam jeszcze czasy, jak tu były glajzy i rajzowały cugi, czyli pociągi. Żelazny szlak rowerowy, jedna z najlepszych tras rowerowych w Polsce. Po polskiej stronie właśnie tak wygląda, po czeskiej stronie łamigłówka. Poprowadzono po drogach. Jeszcze nie widać, ale są my tuż przy Dawnej Grubie, Moszczynica. Dawno Gruba Moszczynica. Niestety pomału już się kończy ta nasza rajza. Dojeżdżamy już do galerii handlowej w Jastrzębiu-Zdroju. Super. Ja powiem tak, no pół godziny spóźnienia, ale fajnie, że dobra. Tam pisało koło 15 powód, nie? No. No. Ja pół godziny. Ale jechaliśmy z powrotem, mamy taki szlaczek, żeby po sezie pogodzić, ale no. Stąd my wyjechali, tu nie wrócili. Wszyscy są cali i zdrowi. Tak, wiesz. 12 apostołów, jeden się okazał z rajcem. Suszyło. Nie wyda głośno Godą. Nie wyda głośno Artur Godą, że to ty. No. Baw się dobrze, tak kolego. Baw się dobrze. Bo na imprezie. Ja bym serdecznie w moim imieniu chciał podziękować. My też. Jeżeli firma Carrefour czy Galeria Zdrój
będzie bardziej chciała to kontynuować, to zapraszam znowu każdego, kto by chciał ze mną jechać. Ja uważam, że takie inicjatywy są dobre. Jak najbardziej. To możemy, możemy dalej to organizować. My nawet możemy przyjechać. Ja mogę nawet 10 pociągami tu dojechać. Bardzo dziękujemy też galerii za dobry poczęstunek. Tak jest, dziękujemy. Dziękujemy. Zjedliśmy czesko zupa. No, z jakimś czymś w środku, ale było dobre. Ale najmłodszy stało się, że ją najstarszy. Kolega ten sam rocznik, ale niestety z grudnia. Tak, dzięki jeszcze raz i bardzo dziękujemy. Super. Opony całe to nie super. Nikomu nic nie strzeliło. Nie wszyscy. Co? No nie wiem, bo mnie tam coś uciekło. Ale... Aha, Bobki przez ubój. Wracamy z rajzy z panem Frankiem. Znaczy się ją wracam. Zobaczcie. Tam z lewej strony nie wygląda za fajnie. Mam nadzieję, że mnie nie spadł. No to już jada Pawłowic na strumień. Goni mnie ta chmura czorno, ale się i nie dogoni. No nie śmi mnie dogonić. Trochę się mi już jeść chce. Tam w Pietrowicach mnie zjedli rosół. Bo jakieś informacje przyłożą do mnie. A minus 4%. Baj komputer, z tego co wiem, to pan Franciszek zrezygnował z tego, bo się tam coś i pierdzieliło. No i w sumie ma rację. Jeśli chodzi o ta sama rajza z panem Franciszkiem, z panem Frankiem, z kanału Na Kole po Śląsku, oglądajcie ten kanał, bo naprawdę świetne filmy, świetne trasy robi. No, chłop, który jest już 60 na karku i to jest przykład takiego człowieka, który jest w takim wieku, może nie jakimś tam starym ekstra, ale trzeba dać pozór, bo to są korzenie, aby nie kloić na jednym z nich, a jest popadane. Naprawdę mega pozytywnie zakręcony gość. Miło było mi go bardzo poznać. Już wiele razy myślałem o tym. Nadarzyła się świetna okazja i naprawdę poprowadził tę rajzę perfekcyjnie. Także oglądajcie Na Kole po Śląsku. Świetne trasy on tam robi. Szlak Orlich Gniazd. Już jeszcze nie przejechał. Siostra przejechała. Ale dziś o takie towarzystwo w Jastrzębiu, jakie się mi trafiło, naprawdę rewelacja. Zawsze chciałem jechać na rajza w Jastrzębiu, tak z ludziami, na taki rajd. I powiem wam, że jestem mega pozytywnie zaskoczony. Aha, a teraz muszę zrobić tak, żeby się mega pozytywnie, negatywnie nie wydupić. Dobra, a kopruchy mnie żarują. Ale nie żałuję, że żech pojechał. Warto było trzeba jechać tymi trzema cugami. Słuchajcie, to też jest komedia, ale z naszej winy, nie? Ale udało się i fest żałuje, że żech nie był na pierwszej rajdzie. Ja miał wtedy rower serwisowany, koło serwisowane. No i bez żałuję, że żech nie był na tej rajzie, ale dzisiaj było naprawdę rewelacja. Nie mogę się nachwalić.
Jest tutaj taki piękny teren też między strumieniem a Pawłowicami. Ten, kto oglądał moje filmy z granicy prusko-austriackiej, to też tutaj właśnie ta granica idzie, jeszcze nie tu, ale za chwilę pojadę tam. A więc świetna impreza dzisiaj była, można tak powiedzieć. No, wina my trochę pokosztowali w winnicy w Godowie. Można nawet powiedzieć, że trochę więcej niż pokosztowali, ale dobra, już nie godum. Ale naprawdę było fajne, jedną flaszkę siostry ze sobą wiedzą, także wypijemy fałki. Zawsze kiedy jadę przez takie lasy, to godzą, że to jest ten czarny zesrany Śląsk. To jest właśnie to miejsce. Absolutne zaprzeczenie wszelkim stereotypom. No, trzeba dać pozór, żeby tutaj jednak nie kloźnąć, bo jest mokro. No i w tym momencie osiągnęliśmy już granica prusko-austriacko. Ja dzisiaj przejeżdżam już trzeci raz. -5%. Ale tutaj mamy słupki. To co tak trzepie, to moje koło na korzeniach. -5%. I przed nami też słup prusko-austriacki. Granica szła tak. A ja jadę w prawo. Dzisiaj no zlezę tutaj, bo nie chcę się wygrzmocić tym sposobem bitumy w strumieniu. Jak ktoś jest tutaj z okolicy, niech się tu idzie odciąć do salonu fryzjerskiego Hybius. No. Ja tu był i było bardzo fajnie. Nie ma to jakąś tam kryptoreklama, ale zawsze polecam to, co jest dobre i sprawdzone przeze mnie. No to Jerzech już na granicy Zabrzesko-Brunowski, na szlaku Wiślana trasa rowerowa i trasa Greenway. Dojechałem bez deszcza, mimo tego, że tam nad Jastrzębiem się zbierały czarne chmury, unikaj się poszły i dobrze. I fajnie, jest Genau 7, nie wiem czy mnie słyszycie. Genau 7. Naprawdę fantastyczny dzień dzisiaj, mimo tego, że zaczął się z przygodami. Nie zdążyliśmy na Cuga,
No i jechaliśmy do Zebrzydowic za trzema cugami. Jednym my jechali z Zabrzeg Czarnolesie do Goleszowa, potem z Goleszowa do Cieszyna i potem z Cieszyna do Zebrzydowic. I w końcu się udało. No już będę dojeżdżał do chałupy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam pana z kanału Na Kole po Śląsku, pana Franka. Chylę czoła, bo naprawdę było fajnie. I też dziękujemy Galerii Jastrzębski, Galerii Zdrój za pomysł i za tarajza. Też chylę czoła przed galerią, przed właścicielem, kto to tam był za to odpowiedzialny. No i cóż. Kończymy dzisiejszą rajza dość nietypowo. Zapraszam na film też do pana Franka Na Kole po Śląsku. Z tych okoliczności przyrody naszego lasu, wiślanej trasy rowerowej, godą wam wszystkim, trzymcie się i do zaś.